Duży pożar w Dąbrowie Górniczej. Nowe informacje. Duży pożar w Dąbrowie Górniczej. Po około dwugodzinnej akcji strażacy opanowali pożar, który wybuchł w poniedziałek rano na terenie zakładu ERK w Dąbrowie Górniczej. Ogień, który pojawił się w olbrzymiej wiacie z paletami i elementami stworzyw sztucznych, objął ok. 500 m kwadratowych. Informacje o pożarze, który wybuchł w zakładzie ERK w dzielnicy Ząbkowice, służby otrzymały przed 7. Na miejsce pojechało 18 zastępów PSP z Katowic, Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej oraz jednostki OSP. Sytuacja jest opanowana, trwa przelewanie pogorzeliska, dogaszanie, usuwanie materiału spod tej wiaty, żeby stworzyć strefę bezpieczną, powiedział tuż przed godziną 9 aspirant Stefan Flasza z Komendy Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej. Pożar strawił ok. 500 metrów kwadratowego. Wiaty o powierzchni 2,5 tysięcy metrów kwadratowego, w której składowano drewniane palety i elementy stworzyw sztucznych. Jeszcze o 8 strażacy przekazywali, że pożar bardzo szybko się rozwija, po kilkudziesięciu minutach udało im się go opanować. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Okoliczności jego powstania będzie ustalała policja.